Często sobie wyobrażam najgorsze warunki, w jakich mógłbym się znaleźć. To jedno z takich miejsc. Miller miał szczęście. Zdołał dopłynąć do łodzi ratunkowej, na której tłoczyli się przerażeni ranni marynarze. W łódce niewiele większej od tej siedziało 15 ludzi. Nie mieli przy sobie prawie nic. Miller był oficerem, znał więc układ wysp i rozmieszczenie sił alianckich. Objął dowodzenie i kazał swoim ludziom wiosłować. Wiedział, że aby przeżyć, muszą dotrzeć na ląd. Liczył, że zdoła wysłać sygnał do przyjacielskiego samolotu lub okrętu. Rozbitków otacza jednak 2000 km2 oceanu. Zagrożenie czai się pod wodą i nad nią. Tam, rekin. W cieniu łódki widać ogromne rekiny. Żarłacz czarnopłetwy poluje na pełnym morzu. Te drapieżniki przypuszczają błyskawiczny atak grupowy. Bywają agresywne wobec ludzi, nawet nieprowokowane. Taka łódka jest dla nich ciekawostką, a nuż da się ją zjeść. Chcą to sprawdzić. Śmielszy osobnik mógłby do mnie podpłynąć i ostrymi zębami raz, dwa przedziurawić powłokę. Wystarczy przecież jedna dziurka. Podczas II wojny światowej setki rozbitków padło ofiarą rekinów. Krew rannych przyciąga drapieżniki. To śmiertelne zagrożenie na całym Oceanie Spokojnym. Po jednej z katastrof rekiny mogły zabić aż 150 Amerykanów. Tam jest rekin. Ciekawskie żarłacze czarnopłetwe odpędzam koniuszkiem wiosła. W końcu udaje mi się je przekonać, że nie jestem wart zachodu. Rekiny są fajne, ale straszne. Nie tylko żarłacze dają się Millerowi we znaki. Podobnie jak wielu innych, porucznik ma obrażenia wewnętrzne. 140-kilogramowe bomby głębinowe, które były na wyposażeniu USS Strong, eksplodowały, gdy okręt tonął. Fala uderzeniowa dotarła na powierzchnię. I dosięgnęła Millera i pozostałych. Po dobie spędzonej na morzu umiera pierwszy z rozbitków. Miller może tylko oddać jego ciało falom. Mijały dni. Marynarze umierali jeden po drugim. Pozostali musieli myśleć, że wkrótce podzielą los poległych towarzyszy. Miller i jego ludzie spędzają na morzu 4 dni, dzieląc się wodą z zaledwie 4 puszek.